Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Dragotrim. Dziś chciałem wam opowiedzieć o pewnym Sylwestrze, który właściwie nic nie zmienił w moim życiu, ale wydarzyło się tam kilka śmiesznych sytuacji, o których chciałem wam tutaj opowiedzieć. Więc kwestia jest taka, że kiedyś na imprezie poznałem jedną taką dziewczynę, to było 4 czy 5 lat temu, kurde, nie pamiętam, to było dosyć dawno. I pobiłem rekord w długości związku, byliśmy 2 dni ze sobą, tak, więc spoko. Znaczy nie, to ogólnie był jakiś dziwny związek, ja nie wiem, ona była taką dosyć kłamliwą osobą. I nie było do końca wiadomo, co ona chce. Zresztą potem się okazało, że ona chyba bardziej woli dziewczyny, więc no cóż. No w każdym razie było, minęło, niesmak pozostał. No wiecie, zwłaszcza jak tam się pisało do niej coś na FB, to ona w ogóle nie odpisywała. Z pracy ją wywalili też przez to, że nie wiem, co dokładnie zrobiła, ale to musiało być coś grubego, skoro takie konsekwencje wobec niej wyciągnęli. No i jakoś mnie to nie wzruszyło. Minęło parę miesięcy i zostałem do niej zaproszony na Sylwestra. Znaczy nie tak bezpośrednio, tylko po prostu wszyscy tam byli zaproszeni, cokolwiek to znaczy. I no i tak, przede wszystkim, a bo pewnie się zastanawiacie, dlaczego tutaj mówię, że w tytule, że Sylwester był bokserkiem, tylko dlatego, że ona uprawiała boks, co było dosyć ciekawe, bo bałem się, że dostanę w pierdol, ale nic, no. W każdym razie, no, wszyscy byli zaproszeni, to znaczy, no, znajome, znajomi, no i chyba ja, nie? Początkowo nie chciałem iść, bo czułem taki niesmak, no ale potem stwierdziłem, że jednak nie uśmiecha mi się Sylwester z dwójką, więc sobie pójdę. Zresztą miało tam być bardzo dużo osób. Miało być tam bardzo dużo osób i no wiedziałem, że jak jest dużo osób, to jest też wiele grupek, tak? Robią się grupki, zazwyczaj znajomi razem ze sobą rozmawiają. Trochę mnie też to zdziwiło, bo zapowiadano, że miało być jakieś 30 osób. No, ja byłem u niej raz w życiu, tak? I widziałem mniej więcej, jak to tam wygląda. No, były to, powiedzmy, takie 3 czy 4, licząc łazienkę, pomieszczenia. Było jeszcze 5 pomieszczenie, ale ono należało do lokatora, który absolutnie sobie nie życzył tego, żeby pod jego nieobecność tam wchodzić, co zresztą jest zrozumiałe po tym, co się odwaliło. No ale nic. Poszliśmy tam i powiem wam, że te 30 osób to było nic. W sensie, nie dało to odpowiedniego wyobrażenia, ponieważ tych osób było chyba z 2 razy więcej, więc wszyscy się po prostu ściskaliśmy. I no, nie dało się nic normalnie zrobić. Pamiętam, że ja z kolegą piliśmy piwo w łazience, bo tylko tam było trochę miejsca, więc spoko. No ale nic. Ten Sylwester praktycznie niczym by się nie wyróżniał, gdyby właśnie nie fakt, na jakim gruncie on się odbywał i co się tam wydarzyło. Otóż zanim w ogóle znalazłem się na miejscu, to spotkałem swojego kolegę, który też tam był zaproszony, i on postanowił, że kupi 2 bite śmietany. Wiecie, że hehe, jak ktoś będzie pijany, to wysmaruje się mu ryj. No, tylko mój kolega nie założył jednej ważnej rzeczy. Mianowicie tego, że to on pierwszy odpadnie i to na niego zostanie użyta ta śmietana. To po pierwsze. Po drugie, ten kolega zrobił dosyć ciekawą rzecz. Otóż była tam jakaś osoba 30-40-letnia, nie wiem, jakiś tam znajomy kogoś, zresztą tak jak każdy. I mój kolega stwierdził, że
No tam sobie podrinkują, wypili drinka, dwa, trzy, cztery. W końcu skończyły im się napoje, więc z racji, że mój kolega kupił na zagryzkę ogórki, a oni zjedli te wszystkie ogórki, no to postanowili, że jeszcze wypiją wodę ze słoika zmieszaną z wódką. Efekt był tego taki, że mój kolega spał w wannie i ktokolwiek korzystał z łazienki nie przejmował się kompletnie jego obecnością, bo on był na wpół martwy. Także no, myślę, że nie będzie miał mi za złe, jak o tym powiem, zresztą i tak nie wiecie, kto to jest, ale no cóż. Doigrał się i chyba na przyszłość już wie, że czasami trzeba przemyśleć pewne rzeczy. Kolejna rzecz, która się odwaliła, to była śmierć, która tak naprawdę nie nastąpiła. Gruchnęła jakaś informacja, nawet nie wiem kto to powiedział, że osoba, która miała przyjść, a którą znała większość osób na tej imprezie, popełniła samobójstwo w Sylwestra. No i chyba nie robiono sobie żartów, bo wiele osób wzięło to bardzo na poważnie. I pomyślcie teraz tak, nie, że no ktoś umarł, nie, no to chyba raczej nie przyjdzie na imprezę, nie? No i ten koleś, który rzekomo popełnił samobójstwo, przyszedł na tego Sylwestra, nie? Więc nie wiem, czy zmartwychwstał, czy to po prostu było jakieś kłamstwo, podejrzewam, że to drugie. Tak, to była kolejna sytuacja. I jeszcze jedna sytuacja, to była kradzież komórki bokserki, która to zorganizowała. Nie powiem, znaczy dobra, ja nie chcę być wredny, ale dobrze się bawiłem, myśląc o tym, że ukradli jej komórkę. Tak, wiem, jestem wredny, nie powinno tak być, ale po prostu czasami się uaktywnia we mnie coś takiego. Druga sprawa była taka, że zalano jej lapka piwem. Dlatego to jest powód, dla którego ja nie robię takich imprez. Takich. Dla mnie 10 osób to już jest dużo, mimo że mam trochę więcej przestrzeni, ale tam to była po prostu masakra. I no, wystawianie lapka na, powiedzmy, kilka osób wokoło, gdzie no już te osoby były nie do końca trzeźwe i wylewało się im z puszek i tak dalej, no to nie był dobry pomysł. No ale co mnie to w sumie obchodzi? Próbuję sobie przypomnieć, czy coś jeszcze się wydarzyło. A poruszam ten temat głównie dlatego, że chcę w następnym, albo w jeszcze następnym odcinku poruszyć kwestię kupowania alkoholu. Dlatego, że no wiadomo, że jak się jest nastolatkiem, nie ma się ukończone 18 lat, to zawsze towarzyszy ci przy kupowaniu piwa taka nutka niepewności, czy ci sprzedadzą, czy ci nie sprzedadzą. Ale dobrze, to jest historia na inny odcinek, a póki co żegnam się z wami, no i do następnego.